Bardzo zadowolona, także wysokiej klasy są specjaliści i bardzo sympatyczni, także jestem bardzo zadowolona, nic mi miło, że nie wiem. Moje nazwisko Mariusz Jankowski, jestem zastępcą dyrektora do spraw lecznictwa wojskowej specjalistycznej przychodni lekarskiej w Turach. Mogą nasi pacjenci liczyć na podstawową opiekę zdrowotną, opiekę specjalistyczną, pełen profil poradni rehabilitacyjnych, stomatologicznych, medycyny pracy, zakres diagnostyczny dosyć szeroki również. Są specjalności w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, w których czeka się 4, 6, 8 miesięcy w kolejce. Niestety to jest kardiologia, onkologia, endokrynologia. To są specjalności rzadkie. Na naszym rynku medycznym specjalistów jest niewielu, a chętnych pacjentów no niestety przybywa. W naszej podstawowej opiece zdrowotnej mamy około 14,5 tysiąca pacjentów zarejestrowanych. Natomiast w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej jest około 36 pacjentów zdeklarowanych do korzystania z tych świadczeń. No nie, ja tam nie narzekam na tą przychodnię w każdym razie. Nie ma żadnych problemów. Najmniejszych. Co potrzeba, to jest wszystko w miarę załatwione i nie ma żadnych problemów. Okropne. 3-4 miesiące. To dłużej niż w innych przychodniach? Proszę. To dłużej niż w innych przychodniach? Nie wiem. Ja to należę. Nie, pomimo, że tego, że już wiekowa jestem, ale mało chodzę. Jakoś zdrowie mi dopisuje. Nie narzekam.